Tu cię mam. Rym! Wszędzie cię szukałam. Masz. Sama upiekłam na zajęciach kulinarnych wyłącznie ze zdrowych produktów. Smakuje ci? Doniosę więcej. Nie, Rym. Wiesz, że nie możesz. Nie mogą cię tu zobaczyć, bo Miss Collect wyrzuci cię z obozu. Jak tylko dam radę, przyniosę ci więcej. Ach, późno już. No to do jutra, Rym. Miam, babuś, tutti frutti. Miam, miam. Dzień dobry. Jutro mamy dzień odwiedzin. Wszystko musi być idealnie. Jedzenie, które przygotowałam dla gości, jest fantastyczne. By jedzenie zachowało świeżość, trzymajcie je w chłodziarce. I co najważniejsze, ustawcie chłodziarkę na właściwą temperaturę, by jedzenie było idealnie świeże dla gości. 3, 2, 1. Odżywiaj się zdrowo, dużo się ruszaj, żyj kolorowo. Cześć wam! Widziałyście gdzieś jabłka? Bo ja żadnych od wielu dni. Tak, i nie tylko ich wciąż brakuje. Moje świeżo upieczone babeczki też poznikały. A ja jestem pewna, że ktoś mnie podgląda przez okno. Ktoś z kolorową grzywką. Niby kto miałby cię podglądać? To jak wytłumaczysz cień sunący za oknem? Twoim fanem? O, więc miewasz tajemnicę przed przyjaciółmi. Ha? Coś czuję, że będę mieć ubaw. Już ja zadbam, żeby koń stąd wyleciał, a ty razem z nim. Czy ktoś widział moje truskawki? Gdzie moje jabłka? Ktoś nas tutaj okrada! Dziewczyny, to pewnie... Złapiemy złodzieja! Pora zdemaskować złodzieja! Zróbmy 3 drużyny. Drużyna A uda się do food trucków, drużyna B do domków, a drużyna C... To my! Strażnicy chłodziarki! Tak! Tak! Okej, tylko nie nawalcie! Hej, ja... Muszę wyskoczyć, pozastawiać pułapki na złodzieja. Rym, Rym. O, biedaku, musisz się schować, bo szukają złodzieja, który wszystko zjada i odkryją, że to ty. Drużyno A, za mną. Ten złodziej musi się gdzieś ukrywać. Drużyno B, jestem pewna, że znajdziemy go tam. Przykro mi, ale to nie na długo. Ułożę z tych twoich ogrysków fałszywy trop, żeby zwiódł ich na manowce. Potem znajdę ci kryjówkę, żeby nikt cię nie znalazł. Szukajmy. Ten złodziej na pewno tu jest. O nie, one już tu są. Hej, spójrzcie. Ogryski. Dziewczyny, złodziej musi być w środku. Wchodzimy. Tam mnie nie znajdą. Tak uważasz? Strasznie tu ciemno. Patrzcie, trop prowadzi do drzwi. Pewnie złodziej jest tam. Ale tam? Tam nikomu nie wolno wchodzić. Ale w środku jest złodziej. Chodźcie, za mną. Pomóżcie. O nie, zaraz tu wejdą. Muszę coś zrobić. Mocniej grać! Zapadnij ciemności! Świetnie, światło zgasło. Dreamy, jesteś złodziejem? Ty ukradłaś jabłka? A moje wypieki? Nie, to nie byłam ja. Wszystko wytłumaczę. Zaraz, zaraz. Skoro nie ma światła, to znaczy, że... Chłodziarka nie działa! Będzie katastrofa! Jedzenie się zepsuje! No i co teraz? Spokojnie. Zobaczmy, co się stało. Generator nie jest zepsuty, tylko wyłączony. Tak, udało się! Tylko jak mamy podnieść generator? Dobre pytanie. Jak? Rym? Czy to ty? Jej! Jesteś wielki! A co ty tutaj robisz? Dlatego podbierałam jabłka, żeby karmić Ryma. Lecz reszta to nie moja sprawka. Nie gniewajcie się. Czemu nie powiedziałaś nam o Rymie? Bałam się, że go odeślecie i dlatego starałam się go ukryć. Ale Dreamy, Rym jest świetny i nie ma nic złego w tym, że chcecie być razem. Na pewno? Tak! Jesteście kochane? Dalej, Rym, podnieś generator. Tak! Brawo! Udało się! Ciemność opanuje obóz, a wy jej nie powstrzymacie! Znowu ty? Ten koń nie zrujnuje mi planu! To jednorożec! Najsilniejszy! No i najpiękniejszy! Do tego ma koński apetyt! Rym zostaje z nami! Jest naszym przyjacielem! Oto moc przyjaźni! To na pewno Shadow ukradła wszystkie rzeczy. Wybacz nam, Dreamy. Ale nie ma sprawy. Tylko wiecie, trzeba go dobrze schować. Miss Collect nie może się o nim dowiedzieć. Co z jedzeniem dla gości? Jedzenie było pyszne. Jest bezpieczne. Tutaj, w naszych brzuchach. Patrz, zaczęło działać. Myślisz, że nam się oberwie za zjedzenie wszystkiego? Nie. Uwaga, uczniowie. Mam nadzieję, że wszystko gotowe. Goście przybędą za 15 minut. O nie! Zgodnie z horoskopem przestanę być popularna. Na pewno już tracę followersów. Muszę coś z tym zrobić. Wyluzuj, Lady. Nie traktuj horoskopów tak poważnie. Witajcie, przyszłe talenty. Gotowi na ulubione zajęcia? Uwaga, żadnych telefonów ani nocnych imprez są zabronione. Już wiem. Zrobię wyjątkową imprezkę, żeby podkręciła mi popularność. Wieczorem imprezka! Tak, imprezka! Cały obóz mnie pokocha. Cześć, Daisy. Słyszałyście o dzisiejszej u Lady? Cześć. Już nie mogę się doczekać. Hej, Sean, a ty wpadniesz na imprezkę? O, tę imprezkę nie mogę. Mam coś ważniejszego do zrobienia. Planowałem dzisiaj zaprosić Daisy na lody. Poszlibyśmy we trójkę, a potem ty byś się wymiksował i zostawił nas samych. Wiesz, ja bym wolał iść na imprezkę. Ale... Cześć, Daisy. Może byśmy skoczyli na lody? Daisy, musisz dziś wieczór zaśpiewać na mojej imprezce. Tylko kto by szedł na jakąś nudną imprezkę, kiedy można... Nudną? Moją imprezkę? Nie martw się, na mnie możesz liczyć. Chodźcie, musimy wszystkich zaprosić, a wy dwaj nawet się nie ważcie pokazać. Zaczekajcie, chciałem tylko... Strasznie chciałem iść. Imprezka? To moja szansa. Zadbam, żeby to była katastrofa. Ciemności zwyciężą. Pora do łóżek. Przypominam, żadnych Szak. Może jeśli przeprosisz, to wpuszczą nas na imprezkę. Czego tu szukacie? Na takiej nudnej imprezce? Wiesz, Szak chciał ci coś powiedzieć. Szak? Tak, to nudna imprezka, ale jest tu Daisy. Nudna? Ty zwyczajnie zazdrościsz mi imprezki. On tylko chciał cię przeprosić. No, więc dopóki tego nie zrobi, Szak nie jest zaproszony. Zazdroszczę? Zrobię własną imprezkę. Będzie lepsza od waszej i... to się okaże. Co jest z Szakiem? Ach, nic. Idziemy się bawić? Tak! Masz aparat, a pożyczysz? Jasne. Mam też zestaw żartownisia. Daisy, chcesz fotkę? Zdaje się, że chłopaki nieźle się bawią. Może tam spadniemy? Mowy nie ma. Żadna imprezka nie będzie lepsza od tej. Koni, podkręć muzykę. Zacznijmy zabawę. Wyglądają pysznie. Nie wiem, czy wziąć czekoladową, czy truskawkową. Te chcę. Chyba będę musiała ożywić tę imprezkę. Uśmiech! Szeroki! Tańczmy! Śpiewajmy! Raz, dwa! Niech zabawa trwa! Dreamy! Coś ty zrobiła! To nie ja! To na pewno Krystal i te jej żarty. Ja? Spokojnie, nic wielkiego się nie stało. Świetnie się bawiłyśmy, ale ty musiałaś to zepsuć. Kiedy to nie ja? Ta jasne. Dziewczyny, psujecie nam zabawę. Czy chcesz mnie nazwać kłamczuchą? Może? No to pójdę na drugą imprezkę. Krystal, nie! Cudownie! Zobaczysz, zaraz przyjdą. Zrobimy latarką dyskotekowe światła. Co jest? Zrób coś! Okej, luzik. Możemy już iść tam do dziewczyn? Hej, światło się zbliża. Może to Daisy? Rusz się! O, jesteś! No właśnie, nie złość się. Krystal pewnie tylko chciała odżywić imprezkę. Patrz! Wygląda, jakby ktoś wkładał babeczkę do trąbki. Czyli to nie wina Krystal. Pójdę jej poszukać. Krystal, przepraszam. Już wiem, że to nie ty. Ktoś włożył babeczkę do trąbki. Serio? Trzeba powiedzieć innym. Co? Coś jest źle. Strasznie osłabłam. Już wiem! Obudzę Miss Collect, a ona za imprezkę wszystkich stąd wyrzuci! Hej, ty! Kimkolwiek jesteś, możesz nam zepsuć imprezkę, ale nie zniszczysz naszej przyjaźni! Bo nieważne, co się stanie, my zawsze będziemy razem! Światło! Nie! Jeszcze wrócę! Co to znowu było? I kim jest ta pani? Chyba gdy połączyłyśmy siły, moc naszej przyjaźni aktywowała moc naszyjników. Co? Ja wcale nie spałam! Ja wcale nie spałam! Co wy robicie? Przyniosłyśmy pani poduszkę, żeby było pani wygodniej. O, miło. Gotowe! Jednak chyba nieźle się tu bawisz. Okej, miałaś rację. Twoja imprezka to czad! Hej, spójrz! Imprezka odniosła sukces. Poziom popularności pełne 100%. Hej, Szak! Nie wybrałbyś się teraz ze mną na lody? Ups. W poprzednim odcinku... Gdzie jesteśmy? Ten śmiech całkiem jak w moich koszmarach. Jak mogłam zapomnieć? Przyjaźniłyśmy się. Dlaczego do świata Magic Tears powraca kolor? Best friends forever. Świetnie się z wami bawię, dziewczyny. Tak, ja też, ale trzeba wracać. Inaczej dajemy chłopcom przewagę w grze. Chłopcom, tak? Zwłaszcza Narwiemu, co? Wszystkim chłopcom, Krystal. A gdyby tak odwiedzić wszystkie światy Magic Tears, może byśmy się dowiedziały, co się stało? Nie chcę nigdzie iść. Moje gwiazdorskie stópki tego nie zniosą. No weź, no jakim świecie, Daisy, żyjesz? Hej, głosowałyśmy! Lepiej migiem wracajmy do obozu albo wpadniemy w straszne tarapaty. Dreamy, rozejrzyj się. Nie widzisz, że coś tu jest nie halo? Wszystko jest wyblakłe. Trzeba założyć, że coś złego się tu dzieje, więc nie wrócimy do obozu, póki tego nie naprawimy. Racja! Dokładnie! Nie tak zagłosowałyśmy. Cóż... Znowu! To ten śmiech z moich koszmarów. Jakich koszmarów? Mam taki koszmar i potem słyszę ten śmiech wszędzie. Może lepiej nie wiedzieć, co to jest. Lepiej stąd chodźmy. Jeśli znajdziemy kryształową kulę kuzynki Tiny, może się dowiemy, co się tu dzieje i jak z tego wybrnąć. Tak, chodźmy. Do domu Tiny. Po kryształową kulę. Ja tu zaczekam. O nie, ty pójdziesz z nami. Uwielbiam latać, jest super! To szukamy. Hej, to diamentowy smoczek. Gdy byłyśmy małe, całymi dniami go szukałyśmy. Idealny na wisiory. Hej, ja wolałam muszkę. Świetnie pasowała do cylindra. Znalazłam! Łap, Phoebe! Kryształowa kula, co tu nie gra, min powie, nawet żebym musiała stanąć na głowie. No, jednak musisz stanąć na głowie. Racja! Teraz coś widzę. Ogromne jabłko. Skąd jabłko? Gdzie tu są jabłka? W Zatoce Tutti Frutti. Oh! Chodźmy. Jak się tam szło? O, spójrzcie na Nilę. Wszystkie za nią. Oh! Jej, nie pamiętam, żeby kiedyś tu tak... Wszystko pachniało. Było ponuro. Tu jest okropnie. Patrz, tam jest mnóstwo dżelis. Oh, są jakieś smutne. Zanieś mnie bliżej, bliżej, jeszcze troszkę. Hej, nie aż tak, nie aż tak. Jenna, zwolnij trochę. Auć, przepraszam. Oj, co za paskudstwa! A to mogło być jabłko, ale nie sposób tutaj cokolwiek znaleźć. O, co tu się stało? Malinowe jezioro jest zepsute. Pamiętacie, jak musiałyśmy ratować Mel? Wypiłyśmy je całe. Było przepyszne. Nie jak teraz. A pamiętacie dzień, kiedy jellies ślizgnęły się do fabryki? Oj, to była katastrofa. Za to świetnie się bawiłyśmy sprzątając. Od tej przyjaźni zaczyna mnie mdlić. Już ja wam odbiorę tę radość. Może i trochę, Gwiazdorze. Przepraszam, wybaczysz mi? Ale najpierw wezmę cię na plażę, żebyś mogła się umyć. Stoi. Musimy znaleźć to jabłko z kryształowej kuli Tiny. O, już dłużej nie dam rady. Poddaję się. Au! Jabłko! Gdzie jest Jenna? Musi tam polecieć! Nie ma czasu! Szybko stwórzmy z nas łańcuch! Jeszcze troszeczkę! Mocno! Wszystkie razem! Wytrzymajcie! Już prawie! Prawie kurwa! Nie, gałąź! Na trzy! Raz, dwa, trzy! Trzymam go! Nie! Dzięki, że go uratowałaś, Jenno. Cud, że nic ci nie jest. Dzięki, dziewczyny. Tak. Spójrzcie, nasze linijki. Takie same. Jej, fajnowe. Ekspres forever! Moja zatoka Tutti Frutti. Kolory powróciły. Znów pięknie pachnie. Tutti Frutti. A co ty chcesz? Bidon. Dobra, czyli nareszcie wracamy. Tak, musiałyśmy zaprzyjaźnić się i współpracować, jak byłyśmy małe. Best friends forever! Choć tego dziwnego śmiechu to nie tłumaczy. Trudno. Światy znów są kolorowe, a my nareszcie wracamy. Będę za tobą tęsknić. Musimy dalej dorastać, nie możemy wiecznie być dziećmi, ale znów się spotkamy, Snowy. Chodźcie, musimy wygrać grę i zdobyć nagrodę. Ale nim pójdziemy, ostatni lot. Do zobaczenia! Pa! znać, gdyby coś się działo, okej? Chciałabym móc cię zabrać, Rym. To jeszcze nie koniec! Hej, czy to... nie, nic. Pa, Rym. Będę tęsknić. Zmienię obóz w miejsce zimne i smutne. Rym! Jej! Wspaniale wyglądasz! Co ty tu robisz? Rymi, chodź! Szybko! Albo chłopaki wygrają! Psz, jeśli ktoś cię tutaj zobaczy, to cię odeślą. Prędko, leć się ukryć. Szybciutko, spóźnialscy, tylko nie biegiem. Raz, dwa, trzy flagi. Mamy zwycięzców. Nagrodę zdobywają chłopcy. O, było tak blisko. Miałyśmy tylko jedno. Nie szkodzi, teraz mamy siebie. Tak, jesteśmy najlepsze. Jako nagrodę pocieszenia mamy dziś tort. Coś do makijażu? I to ma być nagroda? Mnie się podoba. Mnie nie. Hej, nasza nagroda! Wasza? Może tortu? Hej, poczekaj! Podoba mi się tu. Zniszczę im tę przyjaźń. Dojechałyśmy na obóz! Dziś wieczór urządzamy w obozie grę terenową. Zwycięzcy otrzymają nagrodę. Magiczny skrzydlaty portal! Powrót do Magic Tears. Gdzie jesteśmy? Kiedyś tu byłam. Ja też. Wygląda znajomo, ale było jakby bardziej kolorowo? Całkiem jak w moich koszmarach. To dlatego Jelly prosiła o pomoc. Hej! To był mój dom! Jej! I mój dom też tu jest! Tyle się działo, jak byłyśmy małe. Możemy już iść. To straszne nudy. Tak, byłyśmy tu jako dzieci i... już nie jesteśmy dziećmi. Zwijajmy się stąd. Masz rację, Krystal. Zmieniło się tu. My także. Już nic nie jest tak jak dawniej. Znajdźmy koni i resztę i wracajmy do obozu. Słusznie, byłyśmy pierwsze w grze terenowej. No, pierwsze albo drugie. Ha? Hej, zobaczcie! Chodźmy za fistaszkowym śladem koni, za mną! Koni! 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 Koni, to my! Czy to naprawdę ty? Lulu? Lila! Snowy? Tęskniłam za tobą, Snowy! Teraz sobie przypominam. Kiedyś mieszkałyśmy w Magic Tears. Tak długo was nie widziałam. Mieszkałam tu, w bardzo fajnym iglo otoczonym śniegiem. Jej! Śmigałam na desce. Nadal śmigam. Ja mieszkałam w Zatoce Tutti Frutti. Musimy tam później wpaść na Cry Juice. Tak, był znakomity. Pamiętacie? I przyjaźniłyśmy się. A raz Stella pocałowała Narwiego. Tak, racja. Przestańcie, nikt tego nie pamięta. Ojejku, naszyjnik dla mnie? Tylko się nie bijcie. Nie szkodzi, Lulu. Liczą się chęci. Wiecie co? Brakowało mi was. Mnie też. Przestań, Rym. Nie jestem lodami. Co tu się dzieje? Dlaczego do świata Magic Tears powraca kolor? Tylko nie to! Tylko nie to! Serio? Zasięgu? Co ja zrobię bez telefonu? Przecież mówiłaś, że męczą cię telefony i chcesz tu odpocząć. No tak, odpocząć, ale nie aż tak. Mam moc ważnych spraw do dopilnowania. No, pora wracać i zgarnąć naszą nagrodę. Raczej naszą. Mamy o flagę więcej. Tylko jedną? Zatem nie macie szans. Chciałabym odwiedzić Zatokę Tutti Frutti, ale może lepiej wracać, żeby nagroda nam nie przepadła. Nie możemy iść. Trzeba coś zrobić, by powrócił tu kolor. Kogo obchodzi ta nudna gra? Świat Magic Tears nas potrzebuje. Ale my już nie jesteśmy dziećmi. Więc naprawmy go jako dorosłe? Zagłosujmy. Tak jest! Świetnie! Kto jest za powrotem, ręka w górę? Raz, dwa, pięć. Kto chce tu zostać, ręka w górę. Raz, dwa, cztery. A ty, Lala? No, nie wiem. Lala, nie stresuj się, ale wszystko zależy od ciebie. Chcesz, żebyśmy zostały? Czy wróciły i zdążyły zdobyć nagrodę? Cóż, chyba jesteśmy prawie dorosłe. Nie chcę, żeby nas wyrzucili z obozu, a oddalanie się jest zabronione. 6-4. Wracamy do obozu. Ale... nie zgadzam się. Kwestionuję wynik. Jest fair. Poza tym, zawsze możemy tu wrócić później. Hej, co to było? Rym, gdzie one zniknęły? To dziwne. Nic takiego, to tylko wiatr. Chodźcie, wracajmy. To nie jest wiatr. Ten śmiech brzmi jak ten w moich koszmarach. Serce uskrzydlone, pozwól przejść na drugą stronę. Czekajcie! Nie, to nie jest obóz. Co zrobić, żeby się stąd wydostać? Pamiętam, że była tu luneta. Spróbujmy stamtąd wypatrzeć inny portal. Chodźmy! Nie mieścimy się. O nie! Wszystkie światy wyblakły. Serio? Daj spojrzeć. Nawet Zatoka Tutti Frutti? To straszne. Trzeba coś zrobić. Nie. Lepiej wracać, zanim problem dotknie nas. A jak chcesz wrócić, geniuszu? Hej, dziewczyny, spokojnie. Chcecie mój kamień, który zmienia negatywną energię w pozytywną? Ale czy jest tam jakiś portal? Jak tylko sprawdzę, czy któryś ze światów pozostał w kolorze. Nie pchaj się. To ty się nie pchaj. To nie ja. Ja tym bardziej nie. Hej, ciągniesz lunetę. To nie ja. Właśnie, że ty. Czy to nie las cukrowej waty? Nie! Ratujmy ją. Ale jak? Wow! No jasne! Fantazis mają moce! Umiem zmieniać rzeczy w lody! Proszę, Vivi, specjalnie dla ciebie! Druga porcja dla Jenny! Jej, co tam macie? O, tyle rzeczy! O, dzięki, Snowy! O, hej! Myślałam, że je zgubiłam. Są piękne. Jej! To minerał z góry fantazji. Dzięki, Betty. Jakie pyszności. A co z moją kochaną Zatoką Tutti Frutti? O, super, Lulu. Potrzebowałam ich. Pamiętacie magiczną łzę? Była najwspanialsza na świecie. Najfajniejsza łza była w Zatoce Tutti Frutti. I niegrzeczne jellies. O, tęsknię za nimi. Wesołe były. Ja też, ale ta, którą spotkałyśmy w lesie, była zmartwiona. Dlatego tu jesteśmy. Zawsze nas rozweselały. To był piękny świat. Wszystko było śliczne i ładnie pachniało. Jak mogłam zapomnieć? Przyjaźniłyśmy się. No przecież, że tak. Dosyć, Rym. Rym, łaskoczesz. Może i nie wyszło tak, jak chciałam, lecz mnie nie pokonacie. Coś długo nie widziałem dziewczyn. Szykują nam żart? Cel dalszy nastąpi. Ponowne spotkanie. Lady! Obudź się! Dojechałyśmy na obóz! Uff, co za koszmar! Był jak prawdziwy! Dotarłyśmy! Tutaj jest cudownie! Wiesz co, Koni? Coś czuję, że przeżyjemy tu mnóstwo przygód. Chodźmy! Przepraszam. Nie szkodzi. Widziałaś to? Przedziwna sprawa. Nawet się nie przywitały. No nie wiem, może... Cześć, Narwi! Cześć, Ella! Cześć. To lecę. Nie pamiętają nas? Trochę się pozmieniałyśmy. Jej, ale fajowa stołówka! I spójrz, tylko zdrowe jedzenie! Będzie kurs kulinarny? Uzupełnię moją książkę kucharską. Cześć, Dreamy! Cześć, Krystal! Nie pamiętacie nas? Bawiłyśmy się razem, gdy byłyśmy małe. Małe, powiadasz? Cóż, niezła próba zagajenia, ale mnie tam maluchy nie obchodzą. O, czemu już nie przyjaźnimy się jak kiedyś? Nie przejmuj się nimi. Będziemy best friends forever. Nie udzielę więcej wywiadów. Przyjechałam do obu odpocząć. Jej! Nic ci nie jest. Jestem Daisy. Tak, wiem. Miło cię poznać. Jestem Szak. To widzimy się na zajęciach? Tak, luz, na zajęciach. No to ja będę lecieć, pa! Na zajęciach? O, Szak. Czy mnie słychać? Tak, chyba słychać. Witam na moim obozie, to znaczy obozie talentów, gdzie dajemy skrzydła waszym talentom dzięki wyjątkowym zajęciom i mej nieskończonej cierpliwości. Uwaga! Mamy tu żelazne zasady. Żadnego biegania i żadnych telefonów na obozie. Ech, wiecznie jakieś zasady. A zatem zacznijmy od przydzielenia domków. Obyśmy były razem. Proszę, proszę. Dreamy i Phoebe. Domek numer 2. Ella, Daisy, Stella i Crystal. Okej. Domek numer 1. Lady, Lala i Koni. Tak! Super! Z Lalą będzie świetna zabawa. Pierwsza wybiera muszko. Nie, ja chcę. Znam taką sztuczkę. Jak pięknie. Podoba mi się. I ładnie pachnie. Kamień, papier, nożyce o wybór łóżka? Kamień, papier, nożyce. Tak, wygrałam. Wybieram górne. Bo znam sztuczkę karcianą. Już! Jej, naprawdę nieźle ci wyszło. Twoje też jest fajne. Nadchodzi Lala. Powiedz, czy o tej karcie myślałaś? Nie. Może chcesz fistaszka? No bo to była... O ta! Wiesz, ale ty nam w ogóle o żadnych kartach nie mówiłaś. Zawsze była zabawna. Uprzedzam, jeśli nie chcecie zostać wyrzucone, nigdy nie opuszczajcie obozu. I przejdźmy do dobrych wiadomości. Dziś wieczór urządzamy w obozie grę terenową. Zwycięzcy otrzymają nagrodę. Musimy wygrać i zdobyć tę nagrodę. Nie, porozdzielali nas. O, to okropne. Nie przejmuj się, to tylko na wieczór. Zresztą dzięki temu poznamy pozostałych i potem ich obgadamy. Trzeba myśleć pozytywnie. O, okej. Jak już mówiłam, drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 3 kolorowe flagi, wygrywa. By je znaleźć, musicie rozwiązać zagadki. Pierwsza zagadka brzmi: gdy muzyka w sercu rozbrzmiewa, szukaj tam, gdzie się śpiewa. Możecie zacząć szukać. Pewnie będą na scenie. Świetny pomysł. Chodźmy. Sądzę, że flagi będą w biurze Miss Collect. Nie, żadnego występu również nie daję. Może są w domku Daisy. Ona bez dwóch zdań umie śpiewać. Nie, nie i nie. Ja nie chcę śpiewać. Chcę odpocząć. Okej, sprawdźmy najpierw jedno miejsce, potem drugie. Dobra, ale domek Daisy pierwszy. Nie, najpierw lepiej biuro. Chyba mam! Super! Ale macie miny? Jest sztuczny. To tylko żart. To nie było śmieszne, Krystal. Chcemy zdobyć nagrodę. No dziara z niej. Mam flagę! Tak, nareszcie! Dosyć, Krystal, przestań. O, no brawo! Więc pierwszą już mamy! Wygramy to! Hej, tutaj jest wiadomość. Podpowiedź do szukania. Sprawdź tam, gdzie moc drzew niebo przesłania. Biegnijmy do lasu! Pewno jest w biurze Miss Collect. Chodźcie, ja chcę wygrać tę nagrodę. Ja też, dlatego musimy iść do domku Daisy. Hej, to jest... No, nie do wiary! To jest Jelly! Masz bujną wyobraźnię. One nie istnieją. Co to za Jelly, o którym mowa? Istnieją! Nie pamiętacie? To magiczna łza. Skąd? To niemożliwe! Coś jej jest. Chyba się boi. Ona prosi o pomoc. Magiczny skrzydlaty portal! Tak, jasne. A ja mogę zmieniać wszystko w lody, jak kiedy byłam mała. Hej! Czy to magiczny portal? Do czego? Sprawdźmy! Zaczekajcie! O, jak fajnie! Spójrzcie, czy to nie fistaszki koni? O, magiczny portal! To jest fantastyczne! Musimy tam wejść, tylko jak? Chyba wiem! Serce uskrzydlone, pozwól przejść na drugą stronę! I co teraz? Macie jakiś komar uciąć czy coś? Nie pamiętacie? W lewo raz, w prawo dwa. Portal Fantazji świeci i gra! Jej! Gdzie on prowadzi? Zobaczysz, oszalejecie! Ciąg dalszy nastąpi.